czekamy, aż się wgra, moi drodzy, i no, w końcu. Pora się przywitać, więc dzień dobry wszystkim, lub dobry wieczór, zależy o której oglądacie ten odcinek. U mnie akurat jest już godzina 20, niedziela. Po pracy jestem, bo akurat w niedzielę też czasami zdarza mi się pracować. Tym niemniej nagram sobie jeden odcineczek, może taki godzinny, z czego zobaczymy, ile nada się na YouTube. No ale nie przywitałem się, z tej strony Space Empiria i jak zwykle Warhammer. Ostatnio u mnie gości na kanale gra bardzo często, no przeżywa swoją drugą młodość, renesans. Grałem w nią, grałem w pierwszą część, chyba z kilkadziesiąt godzin przegrałem, czy z kilkaset można nawet, ponad 100. W drugą część już teraz chyba 80 godzina leci łącznie. No i 246 tura, gramy plemieniem Norska. No i gra już weszła powoli, taki już średni rozwój, można powiedzieć, że co zaobserwowałem, że nie tylko moja armia ma już te raczej jedne z tych lepszych jednostek, ale też i na przykład Imperium zaczęło tutaj do mnie wyjeżdżać z armiami, w których szeregach znalazły się czołgi parowe i już te czyli te najlepsze jednostki. Więc tak, jest to początek już takiej średniej rozgrywki, jak ja to sobie to podzieliłem, czyli początkowa rozgrywka, tutaj zajmowanie tych, próba sił, tak, zajmowanie tych miast. No a środkowa to już jak mamy jakby wszystkie miasta rozbudowane niemalże na maksa, czyli piąta, Beziehungsweise trzecia, no jakby trzeci level. No i tak już jest, no i te najlepsze jednostki. Dobra, to tyle tytułem wstępu, on przydługi nam wyszedł. Mam nadzieję, że was to nie zniechęci do dalszego oglądania. No i zaczynamy rozgrywkę. Mamy tutaj... aha, dobra, bo widzę, że tym już się poruszyłem. Wulfric. Wulfric tutaj nabiera sił, bo co, on ostatnio chyba tu walczył. Aha, bo tutaj zajmowaliśmy... No to żeśmy złupili, oni sobie to odbudowali. Zdradliwe kresy widzę, że nie. No i tutaj mamy Morati. Jak ją nazywają? Moriarty. To Morati jest, ale ona tutaj widzę, że no odbudowała sobie tą czarną kolumnę kosztem tych jednostek. Tylko kurczę, ja tutaj nie mam jak jej zabić na razie. Też nie. A, nie mogę. No tak. Bo ja w trybie marsz w tej chwili jestem. No dobra, zobaczmy. Trok też się nie ma gdzie ruszyć, więc tutaj stoi w tym miejscu. Jeżeli ktoś go napadnie... No jeżeli go Kislev, ta armia Igora napadnie, to nic się nie stanie. No dobra, zobaczmy na nasze dochody. Tutaj widzę, że spada. Tu wszystko jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o nasze relacje, no to tutaj mamy handel z Bretonią, ale z Bretonią oczywiście chyba nie możemy pohandlować, bo oczywiście nawet z nią nie mamy żadnych relacji pokojowych. Wadą właśnie tego, no, klan tutaj oni mogliby... Oni są sami na 21 miejscu, no to... O, ja jestem niegodny zaufania. Żeż kurde, mordę jeża. No niedobrze. No ale mamy 50 tysięcy, więc... Dobra, dostępne badania. No słuchajcie, powoli nie mam co już badać. Bo co, zostało nam tylko to. No potem jeszcze raz dwa. No i lecimy. A, no możemy jakieś... Ewentualnie miasta rozbudować. Zobaczmy, co byśmy mogli gdzie jeszcze ewentualnie postawić. To możemy. Widzę, że zacząłem stawiać. Tutaj wszystko się rozbudowuje. Tutaj oczywiście trzeci poziom. Machniemy. Rydwany. To nie bardzo mi się chce. Konni grasanci to też średnio. Rydwany to jest to właśnie. Co, ja lubię taki widok. No bo tak, tutaj mamy
równinach na Algarii to mamy to postawione. A nie, nie mamy tego. Mamy to. Kurczę, stajni mamy. Nie mamy tych podstawowych jednostek, cholera. To trochę kiepsko. Co my tu jeszcze stawiamy? Czekajcie, można by raz, dwa, trzy, cztery, czyli jeden z tych wybrać. No to albo trolle, albo tu postawę, tylko że trolle to mi szkoda trochę. A może tych mamuty tutaj byśmy zrobili po prostu. Tu mamuty, a stąd byśmy mogli werbować topory do rzucania, jazda dystansowa, to wszystko są dosyć słabe. Niszczycielskie stajnie, a to co tu jest potrzebne jeszcze? Niszczycielski piec. Czyli to, no to to mamy akurat. Kurczę. Nie bardzo. Nos mam coś zatkany. Przepraszam, strasznie przez nos zacząłem mówić przed chwilą. Mi się na kichanie wzięło, ale postaram się opanować. Rydwan lodowych wilków grasantów. Czy te rydwany są w miarę... No, średnio się te rydwany spisują. Można by zaryzykować to. I postawić w takim razie, skoro my tutaj mamy po prostu ten niszczycielski piec. Tak się głośno zastanawiam, co tu zrobić. Czy te mamuty? No mamut wojenny. Kurczę, czy no nie lepiej? No trolle lodowe to nie, bo jest potrzebny. Czyli to, ten, chyba te mamuty trzeba byłoby, dobra. Ojej. Władcy koni, grasantów i tutaj, no. Rydwan, dobra, damy to. Niech będzie. Zobaczmy co dalej. Oj, fiord lodowego smoka i tu, no tutaj to zostawiam, na razie nie stawiam, to możemy. Tutaj, 2,5 i mamut wojenny. No, przepraszam, jednak się nie mogłem powstrzymać. Mroczny piec jest wymagany, czyli mroczny piec to jest 100. I wtedy można byłoby zwerbować tego mamuta wojennego. 2,5 i 3000, no to dosyć dużo. Dosyć dużo. Dobra, zaczniemy może od tego pieca. Nie będziemy wszystkiego tu wydawać, bo to może być różnie. Chociaż... Dobra, te 3000 to nie jest żaden duży pieniądz. W sumie. Ojej. Czempioni grasantów. 3000. Widzicie, wszędzie idzie po 3000. To to niepotrzebnie. O, to możemy postawić. To. Czempioni grasantów i dom. Czempioni i czempioni grasantów z wielką bronią. W tym zgromadzeniu. Dobra, dajmy to. I zobaczmy, co dalej będzie. Tutaj idzie bohater. Atak na garnizon. Kurczę, coś tam mam. Pewnie... Wziął i uszkodził.
No i co? On się wycofa. Czy mamy taki stan zawieszenia? No widzicie, nic. Trok w ogóle plądruje swoje tereny. No dobra, jak plądrujesz swoje tereny, no to trudno. Zaraz go przestawimy. Zatoka Ostrzy. A, ten Felmar Ingerson. Mógłbym podejść do tego, do tej rady greslingów tutaj nim. Bo co, tutaj to nie bardzo mam co werbować. To w ogóle są słabe tereny tutaj, te wszystkie. One dopiero się rozwijają, bo są często tutaj łupione. Więc chyba zrobimy tak, że nim po prostu sobie tutaj postoimy. Natomiast Trok... no mógłby Trok, zaraz zobaczymy jak on... No, złupimy sobie po prostu ten zamek i już. O, tu będziemy mieli podwójną bitwę, widzę z tego. Bo będziemy walczyć jeszcze z tym. Możesz, kurczę. I jeszcze z... O nie, to jest za duże. Dobra, wycofamy tego troga. Tu mnie... Bo on, myślę, że on zaatakuje. Tylko mam nadzieję, że nie będę walczył... No, będę walczył. Kurczę, trochę źle zrobiłem. Czekajcie, wiecie co? Wygramy sobie ten ostatni autosave. Ja trochę inaczej przesunę po prostu. Dobra, chyba mamy wszystko wybrane. Czyli co, wystarczy chyba kliknięcie. Tak jest. No, za dużo tutaj ruchów widzę, że nie ma. Jeszcze Kislev się pewnie przesunie. Zobaczymy, co zrobi. No, Kislev nie jest bezpośrednio celem kampanii, bo chyba zniszczyć go nie muszę. Na pewno Imperium, Bretonia to tak, ale Kislev to nie. To możemy sobie szybko zobaczyć. Jakie są cele? Cele kampanii. Nie, mamy zimowy kieł. Lothar musimy zniszczyć. Khemri. O Jezu, ale to daleko jest. No to genialnie. To jest. No to jest właśnie to, że to jest całe wszystko bardzo daleko. Dobra, Zatoka Ostrzy. Możemy sobie tutaj tego naszego chłopka przesunąć. Niech on sobie tu stoi. Dobra. No właśnie, tutaj jest ta, czyli tutaj możemy spokojnie, bo tu granica przebiega. Wystawić tego naszego, niech on tu plądruje. Mamy 331.
No i tu poczekamy, aż się tu powybudowują te rzeczy trochę. Obóz grabieżców postawimy sobie. Tu damy to. No i trochę kasiorki trzeba zdobyć znowu. Czyli kogoś najechać, ograbić. Po prostu w ten sposób. Zobaczymy Wulfric. Jak to Wulfric? Ty chyba będziesz musiał. No właśnie, kogo my tu mamy? Czy nie za bardzo mam tych jednostek tutaj fajnych? 7 tur mam na niego czekać. No nie. Olbrzym nawet jest już 9 tur. Proszę bardzo. Zaraz zobaczymy, kogo bym mógł tutaj werbować. Aha, czempioni grasantów, czyli nic takiego. Oj. Nie. To nie mam zniszczyć tego. Musiałbym się nim co aż wrócić tutaj. Do fortecy. Albo po prostu w Fortecy Przeklętych bym zwerbował jakiegoś lorda. Chociaż tu w Fortecy Przeklętych to też średnio widzę. O, tu możemy dać to. No i chyba tego mamuta byśmy dali znowu tu. No dobra, to damy tutaj mamuta. Już nie będę miał kasy na pewno. Tu. Nie, tutaj czempioni grasantów, to mam niepotrzebne. Czyli można by było tutaj dać te psiarnie ogarów, żeby mieć wilcze skóry. No, najlepiej byłoby mieć opancerzone wilcze skóry. No, ale. Albo norskańskie trole. No, ale wolałbym raczej to. Czyli to sobie zrobimy. Tutaj co? Zrujnowany ołtarz. Ład publiczny, spaczenie chaosu. No możemy, bo i tak nie mamy nic więcej. W pałacu zniszczenia możemy sobie przychody poprawić. 22 tysiące, no trochę kiepsko. Dobra, zrobimy tą armię. Spróbujemy tą armię rozbudować. Po prostu o. Albo o grasantów najzwyczajniej w świecie. Bo tu mamy opancerzone wilki, mamy mgielni prześladowcy i myślę, że można by. O, nie mogę. A, po stronie Boga Ogarów. Dziki mamut. No właśnie, bo mamy jedno polowanie tutaj. Dobra, trzeba będzie pomyśleć, kogo tutaj zwerbować. Tu mamy berserkerzy. No, niby dobra jednostka, tylko że. Chociaż tutaj na tych. Na czarne elfy strzelają, więc dobrze byłoby mieć tarczę. 74 to dosyć tanie są ci grasanci. Chyba weźmiemy sobie tych grasantów po prostu. Zwerbujemy. Dobra. No i chyba koniec tury. Więcej nie mam pomysłu. Zobaczymy, co oni wymyślą. Będą mnie tu najeżdżać, widzę. Kurczę, muszę chyba jakiegoś tutaj bohatera wyszkolić, bo. No zobaczymy, czy ruszą na mnie. Chyba tak, chyba będzie bitwa, słuchajcie. Czy oni oszaleli? No. Najzwyczajniej w świecie chcą walczyć. No dobrze, jak chcą, to. Proszę bardzo. Mamy tutaj właśnie chyba pierwszy raz będziemy walczyli i to całkiem solidny, tylko że ich jedna strona. Jedyne co to się obawiam, tych czołgów tutaj.
Dobra, zróbmy sobie całą formację. No dobra. Nie ma co, tu się... Puścimy te wilki tutaj może, niech one zrobią objazd jakiś sprytny. Tego naszego... Puścimy... Nie, nie na czołg parowy. Na wyrzutnię rakiet raczej miałem tu puścić go. Dobra, ich w ogóle damy tu. Zobaczymy, czy... Jak tu wygląda to. Dobra, tych puszczamy tu. Dobra. Jest tu, jest już. Dobra, temu dmuchniemy. Tu jest Folknar ponury. Myślę, że już można nim... Tak jest, zaatakować tutaj. Kurczę, tutaj... Nie wiem, jak to wyjdzie. Dobra, musimy tych zaatakować. I tych. Zobaczymy zaraz, co tutaj się stanie. Z kim oni walczą? Z rycerzami. No dobra, mam nadzieję, że sobie dadzą radę. Kurczę, powiem wam, że tutaj... Dobra, gdzie jest ten mój? Trok jest tu. Dobra, niech on tutaj pomoże tym. I dobrze byłoby puścić go na tego Folkmara. Gdzie on w ogóle jest, ten Folkmar cały? Tu jest. Dobra, chodź, zaatakuj tego. Dobra. Spróbujemy tak. Dobra. Jak to idzie nasza walka? W miarę. Tutaj mamy całkiem... Gdzie jest ta jednostka? Tu. To idź na nich. Tutaj mamy też jedną jednostkę. Dobra. Mam nadzieję, że trok pokona tego Folkmara. Na razie to on walczy tutaj z kimś innym. A jak tam miażdżyciel dusz? Chyba w miarę ci będą tych z tymi się borykać. Mrozu sobie tutaj chyba poradzi, mam nadzieję. Dobra, ty spróbuj załatwić tutaj tego. Dobra. Rozbij tą jednostkę już do końca. Widzę, że ten ucieka nam. Dobra, ucieknijmy, bo widzę, że ten próbuje tutaj zaatakować naszego żmija. Ten czołg parowy, to oni są za słabi, chociaż to są opancerzone. Ale wolę tych, to jest dużo lepsza opcja. No, kurczę, ten mój żmij coś nie może wylecieć. Gdzie są ci moi? Tutaj. No w końcu wzbił się w górę. To trwało po prostu wieki.
I co, dmuchnął im tam? No, to niech zaatakują. Tu jest taka mała jednostka jeszcze. Najgorsze to są, powiem wam, te jednostki. Tych, kurczę, czołgów parowych. One niestety walczą do końca. Spróbujemy go osłabić, tego. Nie bardzo jest dobry na ten. On potrafi całą tą jednostkę zabić, niestety. Czyli z czołgiem parowym to chyba nie był dobry pomysł. Dobra. Kurczę, muszę tego Folkmar w ogóle nie dostał obrażeń żadnych do tej pory. Gdzie jest mój żmij? On chyba, kurczę, dostał. A tu jest. Dobra. Co, spróbujemy go. Nie wiem, czy to coś da. Tego typu atak. Co, a może spróbujmy tak zrobić lepiej. Dobra, zobaczymy. Czołg parowy. Ten jest, kurczę, prawie że nieruszony. Dobra, damy go tutaj. Cała nadzieja to jest trochę w tym... Boże, ten może mi paść już teraz. Pieczony. Powiem szczerze, że to średnio wychodzi, wygląda mi tutaj. Spróbujemy tego ten czołg parowy rozbić jednak. Nie wiem, czy... Patrzcie, jak się odbiły. Ojej. Może i zginie ten czołg parowy. Ci to chyba zużyli całą amunicję. Tryb walki w zwarciu. Jak to wygląda tutaj? Dobra, spróbujemy. Trok tutaj walczy naprawdę jak zawzięty. No i więcej jednostek już nie mam. Tylko to mi zostało. O kurczę. Czyżby trok zrezygnował z walki? No... Coś czuję, że ja przegram tą bitwę. Głównie przez te cholerne czołgi parowe. Wróćcie się i spróbujcie ten czołg parowy po prostu załatwić. No. Dobra, załatwili ten.
Chodźcie tu jeszcze. Trok, wróć się, bo już zobacz, masz wygraną tą bitwę. Widzisz? Nie uciekaj, koleżko. Wróć się i jeszcze tutaj dokończ. Ten czołg parowy trzeba rozbić. Tamten to już... Dobra, ci uciekają. Cholera, sam Folkmar został. Kogo my tu jeszcze mamy? Ta jednostka jeszcze jest. Ta. Tu jest jakaś. Dobra, ty jeszcze będziesz mógł tutaj... O, niech to szlak. Nie da rady. Przegraliśmy to jednak. No dobra, trudno. Nie wiem, czy tą bitwę można było lepiej rozegrać. Może można było tego Folkmara wcześniej, no ale ciężko mi tutaj wymyśleć inną koncepcję tego raczej. Kantrop. Dobra. No i trochę mi kusi, żeby spróbować jeszcze raz, ale obawiam się, że chyba nie wygram tej bitwy. Za mało mam wojska, więc tak. Trok. Ledwo co przeżył. No dobrze, że miażdżyciel dusz w ogóle przeżył. Trzeba będzie go szybko rozbudować i to tak myślę, żeby dać mu jak najszybciej 3 grasantów. Tą jednostkę wspomożemy go trochę. No właśnie, w razie czego mam nadzieję, że to się zazębiło. Wieża Krag. Co tutaj pełno stoi tych... Dobra, tu już mamy. Zatoka Ostrzy jeszcze trzeba będzie poczekać, aż się rozbuduje. Dobra, Wulfric 18. No można byłoby dać jeszcze 2 jednostki te.
No i pójdziemy tutaj łupić te tereny w następnej turze już. No, chyba wszystko. Chyba już wszystko. Tu się więcej nie da nic zrobić na razie. Te czołgi parowe dadzą się zabić, tylko trzeba na nie dać te mamuty po prostu. Dobrze było mieć ze dwa w oddziałach. I nie wysyłać na nie piechoty. Można by je z daleka ostrzelać ewentualnie czymś. No ale widzicie, tu widzę, że wojna jest między Kislewem a tym, a Imperium. To nawet dobrze. Dobra. To co, ruszamy Wulfrikiem w takim razie. Będziemy znowu palić i rabować. Więc będzie wesoło. Trok się tymczasem jakoś tam... Dobra, damy tutaj całą tą jednostkę. Tego chyba... Felmar... A nie, tego też chyba można. Czekajcie. Nie, to jest, zdaje się, że dowódca. To chyba go nie mogę. Nie, tego nie mogę. To Felmana musimy po prostu rozwiązać. Okej. Trok. Kogo my tu możemy dać? Łowcy grasantów za szczepami. To mamy tutaj. Tu są sami grasanci. Berserkerów. Kurczę, na te jednostki to nie bardzo. Byśmy musieli im dać ciężko zbrojnych. Norskańskie ogary. One są bardzo słabe. Wystarczy jeden taki oddział. Grasanci, wymagany dodatkowy budynek, kuźnia. Dobra, trzeba będzie poczekać tutaj trochę. Można ewentualnie jeszcze... Ach, tutaj nie mogę werbować, niestety na tych terenach nie ma. Nie ma jak. No dobra. Nie wiem, czy on... Nie, on nie może tutaj zaatakować nawet. Myślałem, że ma taką zdolność, ale nie ma. Czy ja bym mógł tu wyjść i rabować? Myślę, że chyba tak. Że ta armia mniej więcej mogłaby być okej. Dobra. To wyjdziemy na rabunek. Trochę po prostu się tutaj pograbi, żeby budżet po prostu zreparować. Wtedy będzie można armię znowu dużą wystawić, jak będziemy mieli tam ze 100 tysięcy. No dobra. No, załatwili tutaj tych, ten Kislew widzę. Ajajajaj. No z tym Imperium będzie ciężko, Imperium
zlikwidować, podbić. No zobaczymy, zabunkrujemy się tutaj na północy trochę. Zobaczymy, co oni tutaj w czarnej kolumnie siedzą. No, zobaczymy, czy ich. Różne takie misje są tutaj dodatkowe. Też, które mijają. No dobra, zobaczymy. Czarna straż, tu są jacyś egzekutorzy. No mają silny pancerz, cholery. Stówę aż. Korsarze, no też nieźle. Patrzę na koszt tych jednostek utrzymania, to nam trochę mówi. A nie, ja tutaj nie mam kosztu, mam tylko liczebność. Mroczni rycerze na zimnokrwistych, nie wiem, koniach. Czarny smok, kurczę, może to są hydra bojowa w dodatku jeszcze 460. No, nie wiem. The Eternal Challenger. Czy ta armia da radę? Nie mam żadnego mamuta, tutaj grasantów tylko. Speak. No powiem szczerze, że może być trochę kiepsko. No dobra, przejdziemy, zobaczymy. Po prostu, jak to będzie. Na razie niech te dwie armie sobie stoją. No i zobaczymy w następnej turze, co zrobił nasz przeciwnik. No, pewnie będzie mnie chciała zaatakować. No, zobaczymy. Kurczę, uwarunkowania bitwy są po ich stronie. No dobra, zobaczymy. Mógłbym się wycofać, ale spróbuję. Ciekawa po stronie czarnych elfów. No, zawsze zapominam, żeby na czas ładowania tych sekwencji nic nie mówić, bo się urywa głos. Dobra, no zobaczymy. Tutaj możemy ich niby zaskoczyć. Można by było. No tu jest chyba za daleko. Oni raczej tutaj staną. No dobra, damy te wszystkie trzy jednostki. Chociaż powiem wam, że tych to dam raczej tu. No dobra. No i zobaczymy. Spróbuję ich tutaj tak wybrać jako pierwsza jednostka. Mgielni prześladowcy są tu. Dobra. Okej. Dobra, damy na stop. Dobra, tych damy już tutaj. Czarna straż. Kurczę, tutaj... Tutaj są jeszcze jakieś jednostki.
Dobra, spróbujemy. Tego tu, a resztę po prostu damy na nich. Najzwyczajniej w świecie, tak. No i dobra. Wy tutaj chodzicie? Chodzicie, dobra. Mamy jakieś hydry. Tego to damy na... jeźdźce. Dobra, mogą ostrzeliwać już ten pierwszy. Kawaleria. Dobra, ci mogą tu pójść. Tych damy tu. A ci dobrze, ci to dobrze akurat, chociaż to jest trochę kiepsko. Ci muszą się wyrwać. Ci mogą tą hydrę spokojnie zaatakować. Dobra, jak tu wygląda? Ci walczą. Dobra, damy tak. Gdzie jest Wulfric w ogóle? Tutaj, no to przecież... Kurczę... Strzeżesz to. No dobra, w końcu poszło. Dzielni prześladowcy tutaj. Ci muszą tych zaatakować, bo inaczej zginą tu. Ewentualnie, czekajcie, to są ci z pancer... Tak, to są z tarczą. Dobra, więc ustawcie się przodem do nich. No, bo tak się stało, jak myślałem. Hydra bojowa zginie, mam nadzieję, tam. No dobra, szkoda, że my nie mamy tutaj jednak tego, kurczę, mamuta. Bez mamuta może być ciężko, widzę. No, hydra bojowa przegra tutaj z tymi moimi wampirami. Dobra, tu mamy jeszcze, o, te jednostki. To trochę zmarnowałem, kurczę. No, trochę zmarnowałem niestety. Ajajajaj. Jak, hydra nie chce paść? Kurczę, no nie chce. Myśmy przegrali tą bitwę też. Ostatnio coś słabo. Dwie przegrane bitwy. No, Wulfric też się będzie musiał wycofać. Nie wiem, czy nie stracimy w ogóle tej armii. Zobaczymy. Boże, oni mają tylko 313. Shit. O, żeż, kurde.
Niektóre jednostki trzech zabiły. Jeden, sześciu, czterech, sześciu. Łucznicy też bardzo słabo. Oj, oj, oj. No, pewnie nas zaatakuje, zobaczymy. O ku... nie, myślałem. No nie. No, straciłem tą całą armię. Ja cię kręcę. Wulfric padł. Trochę kiepsko, powiem wam, trochę kiepsko. Uzyskano cechę, obniesiono rany. To ja wiem. Wulfric też. Dlatego został okradziony. No ale on jest już chyba gotowy do działania, tak mi się wydaje. Spróbujemy go gdzieś tutaj powołać do życia. Chyba też na północy, może tutaj w tym, w tej fortecy przeklętych. Bo tu będziemy mogli te mamuty chyba. Teraz zobaczymy. Mamuty tak, tylko że tu kurczę niszczycielski piec jest potrzebny. Czyli tempo. Czyli to trzeba będzie... który to jest? To trzeba będzie zlikwidować. Dobra, to możemy dać. Pałac zniszczenia. No dobra, zwerbujemy lorda. Wulfric już jest gotowy. Dobra, kogo my tu damy? Dwa dzikie mamuty to się przyda. Łowcy grasantów to średnio. Na pewno czempioni grasantów się bardziej przydadzą. Musimy mocniejszą armię po prostu mieć. No. Krok też tak sobie radzi na razie. Dobra, mam nadzieję, że go nie ruszą tutaj. Dobra, słuchajcie. Na ten czas zrobimy sobie przerwę w tym odcinku, czy koniec tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i o lajku w górę, jeśli wam się film podoba. Cześć.